Czy to jest kolejna seria, którą zaczynam, rozpoczynam, rozpoczątkowuję? Tak. I czy będę sprawdzała tutaj bigosy i tradycyjne polskie dania robione właśnie tutaj w naszej pięknej Polsce? Wymyśliłam tę serię już dawno i chciałam pokazać Ci coś pięknego, co tworzą polscy twórcy. Polscy artyści. Nie wiem, czy wiesz, ale w Polsce mamy ogrom po prostu tak bardzo utalentowanych ludzi i kreatywnych, którzy tworzą coś swojego, tworzą swoje small business, to jest w ogóle teraz mega popularne na TikToku. I ja od zawsze uwielbiałam takie rzeczy, które są mega ciekawe, mega twórcze i dodatkowo jedyne w swoim rodzaju. W ogóle w tej serii testuję polskie wyroby, w ogóle nazwa idealna, uwielbiam ją. Będę testować rzeczy, które powstają tutaj w Polsce. Rzeczy, które tworzą polscy artyści. Więc jestem mega ciekawa, czy podoba Ci się ta seria. Może Ty masz do polecenia jakąś firmę, jakiś small business, który... Albo Ty nawet tworzysz small business i sprzedajesz rzeczy, które tworzysz własnoręcznie. Jestem bardzo ciekawa, możesz napisać do mnie na Instagramie, Sandzianka, albo tutaj w komentarzu. A ja chętnie przetestuję i zobaczę, co przecudnego tworzysz. Zaczynamy! Będę ukrywać, że już kilka rzeczy leży u mnie od jakiegoś czasu. Bo kupiłam z myślą o tej serii nawet rok temu jedną rzecz, więc trochę różni się może cena, ale super. Chciałabym zacząć od czegoś najtańszego do ceny najwyższej, więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką się pochwalę, są to przepiękne perełki od firmy Inna Słodycz. Ja już je kupiłam jakiś czas temu i tak naprawdę tylko raz nałożyłam. Stwierdziłam, że chyba perełki nie są dla mnie. Są to przepiękne perełki i w ogóle to jest wszystko zrobione własnoręcznie. Stałam je w takim skromnym woreczku. Jest jakby minimalistyczne, ma tylko taką piękną zieloną gwiazdkę albo kwiatuszka. Jeśli chodzi o cenę, to za takie perełki zapłaciłam 69 zł plus dostawa. Na stronie z Innej Słodyczy, no są przecudowne rzeczy. Od case'ów na telefon, które też muszę przetestować, od pierścionków w koralikach, od kolczyki. Niesamowite rzeczy. Jakoś mi nie służą i prawdopodobnie oddam je mojej współlokatorce, bo jej się bardziej przydają niż mi i nosi je o wiele częściej, więc trochę bez sensu. Może ja będę pożyczać je i ona będzie mi pożyczać, po prostu tak będzie łatwiej. Dodatkowo tam można tam dogadywać się z tą firmą i robić też pod siebie rzeczy. Jeśli masz jakiś pomysł kolorystyczny na przykład na taki specjalny sznurek na case'a, to piszesz do nich i tam się dogadujecie, więc to jest super fajna, super fajny kontakt z osobami tam. Jak to jest, że ja zawsze nie mam pieniędzy? Jakby zarabiam, mam pracę, ale ja nie mam pieniędzy, ponieważ, wiecie dlaczego? Bo kupuję świeczki za 100 zł. Ej, ale jakbyście powąchali. Jakbyś powąchał tą świeczkę. Jakby nawet ona nie jest otwarta. Jakby pani tam w sklepie. Jakby, okej, okay, od początku, żeby tu nie za bardzo miszmaszmować. Kupiłam tą świeczkę w sklepie Elo, którą możecie zobaczyć tutaj na Instagramie. Jest to właśnie sklep, w którym możemy znaleźć takie bardzo wyjątkowe prezenty dla siebie lub dla innych, bo są tam wyłącznie rzeczy robione własnoręcznie. Ceramika, świeczki w pięknych kształtach, biżuteria, książki, ubrania. Jeśli jesteś z Warszawy albo będziesz w Warszawie przyjazdem, a uwielbiasz rzeczy robione własnoręcznie, small business, to zachęcam się do zobaczenia tego sklepu, bo jest przepiękny. Kupiłam tą świeczkę. Ja poszłam do tego sklepu z założeniem, że kupię coś pod odcinek i też dla siebie oczywiście. Myślałam o świeczce, bo teraz mamy sezon jesienny i po prostu te zapalanie świeczek, oglądanie filmów i picie gorącej czekolady i herbaty grzanych, to jest ten okres, kochani, więc świeczka na pewno mi się przyda. I dodatkowo pani powiedziała, że tak naprawdę tej świeczki nie trzeba palić, że ona pachnie po prostu jak jest, leży. I to prawda, jakby ona nie jest zapalona, a tak przepięknie pachnie. Dodatkowo podobno ona jest brana najczęściej. Ten sklep właśnie wspiera polskich artystów i jestem bardzo ciekawa, jak ta świeczka, no podobno nawet nie trzeba, ale pięknie pachnie. O mój Boże, prześlicznie. Świeczka kosztowała 119 zł. Jest mniejsza niż taka na przykład świeczka z takiej oczywiście znanej firmy, która jest olbrzymia i też kosztuje około 150 zł. Ja wybrałam Summer in Tuscany. Toskania. Pachnie wakacjami, pachnie Toskanią. Jakby pachnie
Pięknie. I jest to firma Smells like home. I każda świeczka tej firmy została wyprodukowana w tradycyjny rzemieślniczy sposób, podczas którego wszystkie etapy produkcji zostały wykonane ręcznie w Polsce. Do produkcji świec użyto naturalnego wosku rzepakowego, bez ołowionych knotów z bawełny oraz kompozycji zapachowej z certyfikatem IFRA. IFRA, może tak na razie. Szkło pochodzi w 100% z recyklingu i było dmuchane ręcznie w Polsce. Jest to vegan, jest nietestowane na zwierzętach, do recyklingu i podobno, jeśli wykończę tą świeczkę to i wyślę do nich to pudełeczko, to szkło, to za pół ceny, czyli za 50 zł oni mi na nowo ją zrobią, więc jakby genialnie. Polecam wam bardzo, świeczka pięknie pachnie i mam nadzieję, że posłuży mi długo i będzie umilać mi czas. Ten jesienny, piękny czas. Ja jestem jesieniarą, sorry. Trzecia rzecz, jaką mam ci do polecenia, jest to coś właśnie bardziej modowego. Miałam już na to haka już długi czas i myślałam o zakupie. Coś, co przyda ci się na jesień albo zimę, czyli chusta. Chusta na głowę i jest ona z firmy Babuszka. W ogóle Babuszka, jak ona przepięknie brzmi ta firma, genialnie. Jest to kolor kawa z mlekiem i kosztowała ona, ja kupiłam ją akurat na promocji, ale kosztuje ona zazwyczaj 109 zł. Została ona wysłana do mnie w przepięknej paczuszce razem z lawendą i podziękowaniem, bardzo estetycznie zapakowane. Jeśli chodzi o samo wykonanie chusty, jest wygląda na bardzo dobry materiał. Jeśli chodzi o chustę i jej materiał, to w 100% bambus. Czyli teraz jakby bardzo często wykorzystywana tkanina do produkcji ubrań. Kolor jest prześliczny i idealny na jesień. I dodatkowo dzięki temu bambusowi jest ona bardzo, bardzo ciepła. I ja na przykład obserwując Instagram tej dziewczyny, bo ona je robi właśnie samodzielnie, to ona jakby z tą chustą może robić takie przepiękne rzeczy. I zawiązywać ją tutaj i iść sobie na top model. Albo po prostu owijać tą chustą, jak taka babuszka. Albo na głowę. I naprawdę jest mega ciepła. Bardzo wam polecam, bo produkt bardzo dobrze zrobiony. No i jeszcze widać z miłością i z pasją. I jest mnóstwo wzorów do wyboru. I widzę po Instagramie tej dziewczyny, że jeszcze będzie mnóstwo nowych projektów. Więc zachęcam was serdecznie. No jesień w sam raz. Jeśli chodzi o największą i najgrubszą rzecz, jaką kupiłam do tego odcinka, jest to lustro. Teraz są bardzo popularne lustra, dywany. Ja po prostu się zakochałam. Zakochałam w lustrach dywany, no są przecudne. I na razie kupiłam właśnie jedno lustro od firmy Rug. No w sumie Rug to jest dywan. I ta firma nie tylko produkuje lustra, dywany, ale również dywany. Ja jeszcze nie mam dywanu od nich, ale prawdopodobnie będę w tym roku jeszcze zamawiać. Sądzę, że są przecudne, urozmaicą każde pomieszczenie i dodatkowo są bardzo indywidualne. Nawet można poprosić o zrobienie dywanu w kształcie swojego psa. W ogóle genialnie. Kształt psa leży na podłodze, a na dywanie leży pies. Mega. Transakcja przebiega bardzo fajnie, bo piszesz do nich na początku na Instagramie, co chcesz, jakie kolory, jaka kolorystyka, oni wysyłają ci pomysły. I zgadzasz się, nie zgadzasz się, dopasowujecie te lustro albo dywan pod siebie, więc jest super. A jeśli chodzi o prezent, jeśli chcecie zrobić komuś w prezencie taki dywanik albo takie lustro, moim zdaniem chyba każdy się ucieszy z takiego prezentu. Ja bym się bardzo ucieszyła. Moje lustra mogliście już widzieć na TikToku moim albo na Instagramie. Bo się już nim chwaliłam, bo już mam go od dłuższego czasu, tak żeby wam nie pokazać mojego brudu w pokoju. O, super. Jest on właśnie w kolorystce różowej, zielonej i szarej, czyli jakby moim przewodnim kolorem w pokoju, ale jest przepiękny, bardzo mi się podoba. Jest bardzo wyjątkowy, no i jest też on tu duży, to jest duże lustro. Zrobione jest tutaj w ogóle w bardzo ciekawy sposób, bo to jest jakby karton, naklejone jest na karton lustro, a na lustro naklejony jest dywan. Mega fajny w ogóle sposób. Cena takiego lustra to jest 210 zł
plus wysyłka. No wiadomo, pewnie jak będziecie chcieli większe lustro, to on kosztuje troszeczkę więcej. Ja jestem zakochana w tym lustrze. Na początku, jak dostałam go, troszeczkę żałowałam kolorystyki, że ten szary jest za szary, może mogłam być bardziej beżowy. Jednakże teraz, jak już się do niego przyzwyczaiłam, uwielbiam go, uwielbiam to lustro. Tylko najgorzej, największy minus tego lustra to jest jego mycie, bo ciężko się go myje, przez to, że po prostu nie chcę go też uszkodzić i zniszczyć w żaden sposób. Dlatego bardzo delikatnie myję to lustro i bardzo wolno, ale jest przyjemne. Mam nadzieję, że tego typu seria Wam się spodoba i będę mogła polecać Wam więcej polskich marek i dzięki Wam właśnie odnajdywać więcej marek. Moim zdaniem trzeba zacząć wspierać polskie marki i polskich twórców, ponieważ to jest przepiękne, jak ludzie, jeszcze młodzi ludzie, ze swojego hobby, ze swojej pasji robią pracę i tworzą takie niezwykłe rzeczy, biżuterię, czy nawet dywanowe lustra, dają dalej, dają radość innym i dodatkowo mogą się z tego utrzymać i dalej tworzyć, i dalej się inspirować i działać nieszablonowo i po prostu działać i pokazywać swoje piękne dzieła zarazem. Więc mój apel do Was, wspierajmy polskie marki. Mam nadzieję, że razem wydamy trochę pieniędzy na polskie marki, na polskie wyroby i posprawdzamy, co pięknego robią Polacy. Jakie?